Dzień dobry. Jest mi bardzo miło spotkać się z Państwem. Na potrzeby dzisiejszego spotkania przygotowałam prezentację, w której opowiem o pomocach, sprzęcie i narzędziach, jakie możecie wykorzystywać do pracy z dzieckiem z zaburzeniami postrzegania zmysłowego. Ponadto być może uda mi się Państwa zainspirować pomysłami na wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej, w której możecie prowadzić zajęcia z dziećmi właśnie z zaburzeniami integracji sensorycznej. Ja nazywam się Agnieszka Skorodzień, a pomoce, sprzęt i wyposażenie, o którym będę dzisiaj Państwu mówiła, są dostępne w firmie Moje Bambino, firmie, która od 15 lat wyposaża placówki edukacyjne. Firma Moje Bambino jest liderem na rynku Europy Środkowej i Wschodniej w dostarczaniu rozwiązań edukacyjnych do placówek każdego szczebla. Dostarczamy pomoce dydaktyczne, wyposażenie meblowe, sprzęt multimedialny. Od 15 lat mam tę przyjemność, że pracuję w firmie Moje Bambino i z ogromną pasją włączam się w kreowanie edukacji. W firmie Moje Bambino mam tę możliwość i przestrzeń, ponieważ na każdym etapie realizacji projektu mamy wgląd w powstawanie produktu. Możemy ten produkt testować, modyfikować, wprowadzamy zmiany zgodnie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami, tak by produkt końcowy, który trafi do naszych małych użytkowników i będzie przez Państwa wykorzystywany, spełniał najwyższe standardy. Z wielką uważnością podchodzimy do potrzeb i oczekiwań nauczyciela, ucznia, terapeuty, szczególnie w segmencie edukacji włączającej i specjalnych potrzeb edukacyjnych. Współpraca z ekspertami w tej dziedzinie edukacji pozwala nam na oferowanie pomocy, które odpowiadają konkretnym potrzebom i wspierają działania terapeutyczne w eliminowaniu określonych zaburzeń i dysfunkcji. W Moje Bambino wiemy, że dobór odpowiedniego asortymentu jest bardzo ważny. W Państwa placówkach powinien być już katalog pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczerze zachęcam do korzystania z tego katalogu, ponieważ by ułatwić Państwu wybór i pracę, zdefiniowaliśmy zaburzenia i posegregowaliśmy pomoce, przypisując je do konkretnej grupy zaburzeń. Strona 433 w tym katalogu to pomoce przeznaczone do pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej. Czy na okładce katalogu zauważyliście Państwo napis Aktywna Tablica 2021? Tak, w tym roku i w trzech kolejnych zostały przeznaczone środki właśnie w ramach programu Aktywna Tablica dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zachęcam do kontaktu z konsultantem Moje Bambino do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych. Konsultant czeka na Państwa pod numerem telefonu 42 233 79 79. Dla wszystkich z Państwa zainteresowanych informacjami oraz ofertą pomocy rekomendowanych w projekcie Aktywna Tablica została przygotowana strona internetowa www.aktywnatablicaprojekt.pl. Znajdą na niej Państwo aktualne informacje o projekcie Aktywna Tablica, przykładowe kalkulacje pomocy do wpisania we wniosek oraz gotowe pakiety. Ja na te gotowe pakiety chciałam szczególnie zwrócić Państwa uwagę i polecam je rozważeniu. Dlaczego? Ponieważ pomoce tradycyjne do pracy z uczniem z zaburzeniami, które są wskazane do takiej pracy i do terapii, w tych pakietach zostały wzmocnione o multimedialne programy terapeutyczne. To jest ważne, ponieważ multimedialne programy po pierwsze angażują uwagę ucznia w różny sposób, sprzyjają koncentracji tej uwagi, wzmacniają proces przetwarzania informacji poprzez to, że docieramy do ucznia z komunikatem za pomocą kilku zmysłów. Kilka zmysłów jest zaangażowanych i uczeń w ten sposób przyswaja informacje tym kanałem, który jest dla niego najlepszy. Warto mieć na uwadze, że często to zaburzenie, które jako pierwsze widzimy u dziecka, może być wynikiem zaburzeń łączonych. Pakiety, które proponujemy, zostały tak skompletowane,
by pomoce zaspokajały potrzeby ucznia wielopłaszczyznowo. Gabinet terapeutyczny PRO to aż 17 programów multimedialnych, 90 pomocy tradycyjnych, laptop, tablet i monitor interaktywny InsGraph Digital 55 cali, które otrzymujecie Państwo w prezencie, a wszystko to po to, by kompleksowo zabezpieczyć potrzeby zarówno dziecka, jak i oczekiwania specjalisty i nauczyciela. To jest ważne, by potrzeby dziecka były postrzegane i zaspokajane na wielu płaszczyznach. Dlatego warto inwestować w pomoce, które będą wspierały proces uczenia się i niwelowały wykluczenia wynikające z różnego rodzaju zaburzeń. A jednym właśnie z takich zaburzeń mogą być zaburzenia integracji sensorycznej. Podstawowym elementem poznawania rzeczywistości jest jej spostrzeganie za pomocą zmysłów. Jednak w niektórych przypadkach te zmysłowe doświadczenia otaczającego świata mogą być zniekształcone lub jakościowo zmienione. Ta zdolność do odczuwania, rozpoznawania i przetwarzania informacji przekazywanych za pomocą zmysłów ze świata zewnętrznego oraz z własnego organizmu może być zakłócona. Dlatego, jeśli zauważymy, że dziecko wykazuje jakiekolwiek z zachowań, które tutaj wypisałam na ilustracji, to warto to dziecko otoczyć większą uwagą, poświęcić mu czas, poobserwować, jak ono zachowuje się w zabawach swobodnych, jak reaguje na wykonywanie poleceń. Warto porozmawiać z rodzicami tego dziecka i może nawet uczulić czy ukierunkować tych rodziców, by udali się z dzieckiem do specjalisty, bo być może to dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej. W 1993 roku do Polski dotarła metoda SI i od tego czasu jest sukcesywnie wdrażana. I dziś wiemy już, że tworząc odpowiednią przestrzeń i wykorzystując do ćwiczeń dobrze dobrane pomoce, możemy skutecznie walczyć z zaburzeniami integracji sensorycznej i niwelować wszystkie trudności. Pamiętajmy, że terapia SI nie uczy konkretnych umiejętności. Ona jest usprawnianiem procesów układu nerwowego, które dopiero stanowią podstawę do rozwoju różnych umiejętności. Dlatego przestrzeń, która stymuluje do rozwoju oraz pomoce, które będą ten rozwój wspierały, mają ogromne znaczenie dla usprawniania integracji zmysłowej w funkcjonowaniu układów dotykowego, przedsionkowego i proprioceptywnego, które odpowiadają za odbiór i analizę informacji. Integracja sensoryczna jest substytutem rzeczywistej edukacji, a jedną z podstawowych form jej rozwijania, na co warto uczulać rodziców, są codzienne, naturalne działania związane z edukacyjną zabawą. Mogą to być na przykład czynności samoobsługowe, które dziecko wykonuje każdego dnia. Ważne jest jednak, by te działania były wspierane i wzmacniane i prowadzone przez specjalistę, bo tylko wtedy będą one skuteczne. Przygotowując salę SI o przeznaczeniu terapeutycznym, warto zadbać o detale, które będą stymulowały i aktywizowały zmysły. Natomiast pamiętajmy też o tym, by te detale nie przestymulowywały dziecka. Pamiętajmy, że w tym wypadku terapia nie jest powtarzalnym schematem ćwiczeń. Ona jest nieustanną analizą czynności i zachowań dziecka. Podstawowym elementem, na którym opieramy pracę, jest obserwacja. To na podstawie obserwacji my modyfikujemy plan działania i na podstawie obserwacji dobieramy zadania i ćwiczenia, które stawiamy przed dzieckiem. Staramy się nie nakazywać dziecku, co ma robić, tylko stwarzamy mu sytuację w odpowiednio przygotowanej przestrzeni, w której reaguje ono coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi. Przestrzeń, która wspiera nasze działania, powinna ułatwiać dziecku pokonywanie barier, lęków, powinna motywować dziecko do podejmowania działania, do podejmowania aktywności i przede wszystkim wspierać funkcjonowanie procesów poznawczych.
Większość z nas nie zastanawia się, w jaki sposób wykonuje dane czynności. My tego nie analizujemy. Po prostu nasz mózg przetwarza i integruje informacje zmysłowe, a nasze systemy sensoryczne pracują automatycznie i to umożliwia nam na przykład chwytanie czy utrzymanie równowagi. Co jednak, proszę Państwa, w sytuacji, gdy automatyzmy nie działają? Jeśli jest tutaj osoba, która doświadczyła tego, to na pewno wie, że takie czynniki potrafią skutecznie utrudnić nam codzienne funkcjonowanie. Natomiast możemy nad tym pracować, możemy to niwelować i jeśli zauważymy takie właśnie objawy, warto jest, by dziecko trafiło do specjalisty, by dziecko trafiło pod skrzydła terapeuty, natomiast terapeuta powinien zadbać o zabezpieczenie usprawnień procesów, które tego wymagają. Od czego zatem wychodzimy? Wychodzimy od przestrzeni. Wyposażając salę do terapii, warto odpowiedzieć sobie na pytanie. Po pierwsze, jakie cele planuję osiągnąć? Z jakimi dziećmi będę pracował? Jakie zaburzenia będą tutaj u tych dzieci dominowały i ja chcę się skupić na terapii tych zaburzeń i prowadzeniu tych dzieci? Jakie ćwiczenia powinienem tym dzieciom zaproponować? Jakie wyposażenie, jaki sprzęt i pomoce pomogą mi w realizacji tego celu i zadania? I dopiero wtedy, proszę Państwa, znając odpowiedzi na te pytania, możemy przystąpić do planowania aranżacji. Serdecznie zachęcam, by planując wyposażenie sali integracji sensorycznej, skorzystać z gotowych wizualizacji pracowni terapeutycznych, które przygotowaliśmy dla Państwa i które są dostępne na stronie www.mojebambino.pl. Każda z tych propozycji, które ja tutaj Państwu przedstawiam, jest dokładnie opisana pod kątem przeznaczenia asortymentu, który się w niej znajduje. Zachęcam również do kontaktu z przedstawicielem firmy Moje Bambino. Nasi konsultanci pomogą i doradzą w wyborze sprzętu. Przyjadą do Państwa, zobaczą przestrzeń, zobaczą pomieszczenie, które planujecie przeznaczyć na pomieszczenie do terapii i pomogą przygotować i zagospodarować tę przestrzeń tak, by wspierała cele i zadania, które sobie Państwo założyliście w procesie terapeutycznym. Przykładowe wizualizacje dostępne są także na stronie poświęconej głównie zaburzeniom integracji sensorycznej. Taką stronę też przygotowaliśmy dla Państwa. Ja na nią serdecznie zapraszam. Ten adres tutaj przebija się na slajdach. To jest strona www.integracjasensoryczna.si.pl. Teraz pozwolicie Państwo, że przejdę do prezentacji pomocy, które będą wspierały pracę terapeuty. Moja wypowiedź i prezentacja będzie tutaj przeplatana filmikami z udziałem dzieci. Dzieci będą pokazywały, w jaki sposób możemy ćwiczyć, będą pokazywały, jak wykorzystać te pomoce, o których ja będę mówiła. Układ dotykowy to największy i najbardziej pierwotny system zmysłowy, bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania, ponieważ pomaga nam on różnicować i odpowiednio reagować na to, czego dotykamy. Układ ostrzega przed nieoczekiwanymi lub niebezpiecznymi wrażeniami dotykowymi. Ma on ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa, koncentrację uwagi i funkcje ruchowe. Odbieranie wrażeń dotykowych jest realizowane przez czucie powierzchowne i różnicujące. Czucie powierzchowne pozwala nam lokalizować miejsce dotyku bez udziału wzroku, czyli na przykład możemy odróżniać faktury materiału, powierzchnię, kształty. By usprawniać ten zmysł, możemy wykorzystać na przykład sensoryczną opaskę wykonaną z fragmentów materiału o różnej fakturze. Dodatkowo w środku tej opaski zaszyta jest kulka, którą możemy uchwycić i przesuwać. Możemy wykorzystać fakturowe kwadraty wypełnione różnego rodzaju
materiałami, również o zróżnicowanej fakturze. Kwadraty podszyte są antypoślizgową gumą. Jak możemy pracować z kwadratami? Możemy je dotykać dłońmi lub możemy chodzić po nich stopami. I tutaj przykład ćwiczenia. Dziecko staje obunóż, bez butów, na jednym z kwadratów i tupie nóżkami w rytm utworu recytowanego przez nauczyciela. Tupu, tupu, tup, tup, tup. Jestem mały, chwat i zuch. Idę sobie na spacerek, wkładam czapkę i sweterek. Tupu, tupu, tup, tup, tup. Spaceruję tam i tu. Teraz czas na odpoczynek, więc porobię trochę minek. I jak Państwo widzicie, tutaj dziewczynka świetnie się bawi, dotyka teraz ręką różnych faktur i przy tej okazji pokazuje swoją mimiką twarzy, czy to dane doświadczenie związane z dotykiem takiej, a nie innej faktury jej się podobało, czy może nie do końca. Po więcej inspiracji zapraszam też do mojego artykułu i przy tej okazji zachęcam do zapoznania z pakietem sensorycznym. W tym pakiecie mamy wszystkie pomoce, jakie powinny znaleźć się na wyposażeniu zarówno gabinetu do terapii integracji sensorycznej, jak i placówki edukacyjnej, ponieważ pamiętajmy, że na zajęciach także możemy, a nawet powinniśmy rozwijać i wprowadzać elementy edukacyjnej zabawy, usprawniającej zmysł dotyku. Warto zadbać, żeby te pomoce, które wykorzystujemy, były starannie przechowywane, ponieważ to między innymi wpływa na ich wydajność i eksploatację, no a przede wszystkim nie pogubimy tych pomocy. Świetnie sprawdzi się tutaj też na przykład zestaw piłeczek sensorycznych w woreczku. Dzieci pracują w parach, losują piłeczkę i na przemian masują sobie nawzajem dłonie wylosowaną piłeczką, podając ją dalej, losując następną, tak by każde z dzieci doświadczyło różnych faktur piłeczek. Układ przedsionkowy. Układ przedsionkowy przez zróżnicowany system połączeń nerwowych wpływa na bezpieczeństwo grawitacyjne, napięcie mięśniowe, równowagę, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, planowanie ruchu i funkcjonowanie społeczne. Prawidłowe funkcjonowanie tego układu pozwala nam na przykład jeździć na rowerze, bujać się na huśtawce, chodzić po krawężniku, informuje nas, w jakim położeniu znajduje się nasze ciało i co się z nami w danym momencie dzieje. Tak jak tutaj widzimy, chłopczyk kręci się w bączku rehabilitacyjnym. Ten układ jest bardzo wrażliwy i reaguje nawet na najdrobniejsze zmiany pozycji ruchu. Można powiedzieć, że stanowi on ramę do stymulacji innych zmysłów, ponieważ inne rodzaje doznań sensorycznych są przetwarzane właśnie w odniesieniu do układu przedsionkowego. Układ proprioceptywny odpowiada za tak zwane czucie głębokie. Dzięki niemu możliwe jest między innymi odpowiednie napięcie mięśni, odpowiedni dobór siły nacisku czy zachowanie płynności ruchów. Pomoce, które są przydatne w usprawnianiu tego układu, to na przykład maglownica do terapii zaburzeń. Dziecko, przeciskając się pomiędzy wałkami, stymuluje układ czucia głębokiego. Maglownicę stosujemy też na przykład w celu hamowania obronności dotykowej. Ważne jest, by ćwiczenia z maglownicą były wykonywane pod nadzorem terapeuty i ćwiczenia te polegają głównie na dostarczaniu dużej dawki wrażeń czucia głębokiego. Istnieje możliwość regulacji siły nacisku wałków w maglownicy. Dodatkowo to urządzenie, jak Państwo tutaj widzicie, jest wyposażone w mini wałki do ćwiczeń rąk i nóg. Zwracam też uwagę Państwa na to, że sprzęt jest wyrobem medycznym. W stymulowaniu układu proprioceptywnego możemy wykorzystać również kajak terapeutyczny. Z propozycji, na które chcę zwrócić Państwa uwagę, postawiłam na kabinę sensoryczną z akcesoriami. Stabilna, sztywna, metalowa konstrukcja, wyposażona w dwa ruchome, przesuwne elementy, belki, na których montujemy akcesoria potrzebne do terapii, na przykład do ćwiczeń z planowania ruchu czy rozwijania stabilności.
Kabina również jest wyrobem medycznym. I druga propozycja to kącik emocji, który pozwoli dziecku oswajać emocje, nazywać emocje, rozładowywać napięcie. Tradycyjne pomoce warto uzupełniać o multimedialne programy. W tym obszarze firma Moje Bambino zadbała o interaktywne narzędzia rozbudowane o filmy, o scenariusze, które zachęcają dziecko do interakcji. Program wspierający rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych to 1500 interaktywnych ekranów, 300 filmów, wersja dla dzieci młodszych i starszych. Foton, moduł edukacja społeczno-emocjonalna. Produkt dostępny jest wyłącznie w Moje Bambino. Produkt powstał na bazie wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami amerykańskimi, a tutaj naszymi na gruncie polskim. Reintegracja, czyli jak zmniejszać społeczne skutki pandemii u dzieci, to przewodnia myśl pracy z tym produktem. Serdecznie go Państwu polecam. Magiczny dywan, produkt też już Państwu znany i na pewno dostępny i wykorzystywany w wielu placówkach. W tym roku również wzbogacony o nowy pakiet Zgadnij, co czuję, bo emocje są ważne. Zadbajmy, proszę Państwa, by ze względu na różnego rodzaju ograniczenia nikt nie był wykluczony. Bądźmy bardziej uważni i wyrozumiali w stosunku do tych, którzy są może trochę bardziej nieporadni, może częściej coś upuszczają, rozlewają, gubią czy potrzebują więcej czasu. Rozkładajmy zadania na małe kroki i stawiajmy je zawsze w polu możliwości ucznia. Stwarzajmy sytuację do rozwoju i towarzyszmy dziecku w tym rozwoju, będąc zawsze krok za nim. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za wspólnie spędzone 30 minut. Zachęcam do korzystania z katalogu, który przygotowaliśmy dla Państwa pod kątem specjalnych potrzeb edukacyjnych. Katalog jest dostępny w wersji online na stronie www.mojebambino.pl. Można go również zamówić w wersji papierowej lub poprosić swojego konsultanta, by ten katalog dostarczył do Państwa placówki. Ja jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 667-633-515. Zachęcam również do kontaktu mailowego, jeśli pojawią się pytania, na adres a.skorodzień@mojebambino.pl. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.